Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku chciałbym zwrócić uwagę na pewien problem, który pojawia się w dyskusji na temat Polskiego Ładu, a dokładnie tej słynnej składki zdrowotnej, która, jak wiemy, od 2022 roku ma bardzo mocno podskoczyć. Moi drodzy, wszyscy kalkulujemy, o ile większy ZUS zdrowotny będziemy płacili od nowego roku i kalkulujemy to w dosyć prosty sposób, mianowicie przy podatku liniowym liczymy nasz dochód razy 4,9%, przy skali podatkowej liczymy nasz dochód razy 9%, a przy podatku zryczałtowanym od przyszłego roku prawdopodobnie miesięczna składka ZUS zdrowotna będzie skorelowana z naszymi przychodami i będzie prawdopodobnie wynosić pomiędzy 300 a 900 zł miesięcznie. Tylko że jeżeli na tym poprzestalibyśmy w naszych rozważaniach i kompletnie nie dodamy do tego, że od nowego roku również zmieni się fundamentalnie mechanizm obliczania podatku dochodowego, zaliczki na podatek dochodowy, on się zmieni w stosunku do tych przepisów obecnych, to możemy być optymistami, nadmiernymi optymistami, jeżeli chodzi o realny efekt, jaki wywoła tak zwany Polski Ład. Już rysuję, o co mi chodzi, będzie nam prościej. Moi drodzy, w 2021 roku obecnie sytuacja jest taka, że miesięcznie płacimy składkę zdrowotną, czyli ZUS, NFZ będę to nazywał, w stałej wysokości. Ona wynosi 381 zł. Ktoś powie dużo, ktoś powie niedużo. Tylko że, moi drodzy, dzisiaj jest taki mechanizm, że aż 330, no czy tam dokładnie 328 zł możemy odliczyć od podatku PIT. Odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy PIT. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli wychodzi nam podatek dochodowy do zapłaty za dany miesiąc, na przykład 500 zł, to tą kwotę będziemy mogli pomniejszyć o te 328 zł. Czyli zwróćcie uwagę, efektywny ciężar składki ZUS zdrowotnej dzisiaj to nie 381 zł, jak niektórzy uważają, tylko realnie tam około, bo tam nie bawimy się już w grosze, 53 zł miesięcznie. Tak rozumiecie dlaczego? Bo co prawda robię co miesiąc do ZUS-u przelew na 381 zł w zakresie tej składki zdrowotnej, ale aż 328 zł mogę odliczyć od podatku dochodowego, od miesięcznej zaliczki czy od rocznego podatku, wszystko jedno, więc efektywnie kosztuje mieć o 53 zł. Tak to działa dzisiaj. Od roku 2022, tak jak mówiłem, przy podatku liniowym ZUS zdrowotny ma wynosić 4,9% dochodu. Przy skali podatkowej 9% dochodu. A przy ryczałcie prawdopodobnie, bo to jeszcze nie jest pewne, tam od 300 powiedzmy do 900 zł miesięcznie. Tak w zależności od wielkości przychodu. Tylko zwróćcie uwagę, moi drodzy. Jeżeli zarobimy, czyli jeżeli mamy dochód w skali miesiąca, na przykład 10 tysięcy złotych, jesteśmy na podatku liniowym, to wyjdzie nam z tego, że zapłacimy ZUS-u 490 zł, ZUS-u zdrowotnego. I błąd, jaki teraz robimy w naszych obliczeniach, polega na tym, że optymistycznie przyjmujemy, że w nowym roku zapłacimy 490, dzisiaj płacimy 381, więc realny wzrost będzie o 109 zł. No, nie do końca. Bo w przyszłym roku, moi drodzy, w ramach Polskiego Ładu nie będzie tego mechanizmu, w ramach którego od podatku dochodowego odliczymy zapłaconą składkę zdrowotną. Więc realnie różnica będzie taka jak 490 zł do 53. I to już się robi różnica praktycznie tam 437 jakoś złotych, prawda? Przy 20 tysiącach złotych na podatku liniowym ZUS zdrowotny wyjdzie nam 980 zł miesięcznie. I znowu dużo osób błędnie będzie zestawiało go z kwotą dzisiejszą 381, a faktycznie powinien być on zestawiany z kwotą 53 zł, czyli robi się miesięcznie 930 zł więcej ZUS-u zdrowotnego. Przy osobie, która osiąga miesięczne dochody 20 tysięcy złotych, jest na podatku liniowym. Oczywiście im większe zarobki będziemy mieli, im większe dochody będziemy mieli, tym te nowe przepisy bardziej nas będą uderzały. I zwróćcie uwagę, jeżeli zarobilibyśmy na przykład 10 tysięcy złotych i bylibyśmy na skali podatkowej,
to ZUS zdrowotny będzie wynosił 9% z tej kwoty, czyli 900 zł miesięcznie, prawda? Tam oczywiście będzie lekki efekt korzyści podatkowej związany z podwyżką kwoty wolnej i z podwyżką drugiego progu podatkowego, ale sam ZUS zdrowotny będzie bardzo, bardzo wysoki. 900 zł do 53 zł. Więc zwróćcie uwagę, jak to działa. Także moi drodzy, jeżeli będziecie obliczali, o ile realnie w przyszłym roku będziecie płacili większe podatki, składki, jakkolwiek to sobie ponazywamy, daniny publiczne, może tak ładnego słowa użyjmy, to weryfikujcie tą nową kwotę, która Wam wyjdzie, na przykład 4,9% razy dochód, czy tam 9% razy dochód, w zależności od formy podatkowania, i porównujcie ją do, uwaga, dzisiejszych 53 zł, a nie 381 zł. Także to jest taka druga, troszeczkę bardziej ukryta, realna podwyżka podatków. No oczywiście rząd się tym jakoś tak głośno nie chwali, no bo nie ma czym, ale realnie tak do tej sprawy musicie podejść. Także Polski Ład z dwóch stron Wam tą składkę zdrowotną podniesie. Raz poprzez sam mechanizm, inny mechanizm obliczania tej składki, bardzo agresywny, a po drugie brak odliczenia większości części tej składki w przypadku dochodowego, co jest dzisiaj spotykane, czy co jest dzisiaj wprost stosowane z przepisów. Także moi drodzy, no nie bądźmy takimi optymistami, bo wygląda to w tej chwili troszeczkę gorzej niż niektórzy liczyli. Moi drodzy, jeżeli mój filmik Wam się podoba, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie mnie w internecie i pozostajemy w kontakcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!